Chwała Bogu. Chwała Bogu. Ewangelia Jana w pierwszym rozdziale i w pierwszym wersecie mówi takie słowa: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Kiedy rozmyślam o tym fragmencie Słowa Bożego, ono bardzo poruszyło moje serce i przypomniała mi się jedna historia, którą doskonale znacie. W jednym zborze był pewien kaznodzieja, który głosił Słowo Boże. I kiedy to zgromadzenie dobiegło końca, podchodzą bracia do jednego ateisty w tym zgromadzeniu i zadają jemu pytanie: czy ty wierzysz w to, co ten kaznodzieja mówił i co głosił? A on odpowiada: nie wierzę, ale widzę, że on w to słowo wierzy. Bracia i siostry, ja wierzę, że to słowo, którym chciałbym się podzielić z wami, je Bóg zapisał na kartach nieba właśnie na ten dzień, na to zgromadzenie, dla tego domu i dla tych ludzi. I chciałbym, żebyśmy odczytali Słowo Boże w Ewangelii według świętego Marka, 15 rozdziału i werset 25 i później wybiórczo. Ewangelia Marka, 15 rozdział i werset 25. A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. I werset 33 poniżej. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię do godziny 9. A o godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Do tego miejsca przypominam sobie taką żartobliwą historię, sformułowanie. Kiedyś sam je usłyszałem. Jeden człowiek pyta się drugiego: czy ty wiesz, co to jest opera? I ten drugi odpowiada jemu: to jest taki spektakl, który zaczyna się o godzinie 18. Ale 3 godziny później patrzysz na zegarek, że jest godzina 18:15. I kiedy ja usłyszałem to, sam zaśmiałem się, uśmiechnąłem, ale zrozumiałem, że często w naszym życiu albo zdarza się, że są takie chwile, kiedy czas niezwykle nam się dłuży. Może nam się dłużyć w pracy, może nam się dłużyć w domu, może się dłużyć przy jakichś obowiązkach, a może nawet w zborze i w innych okolicznościach. Także myślimy, minęła godzina, 2, 3, a to raptem 5, 10 lub 15 minut. Bywają momenty, które trwają krótko, ale dla nas wydaje się, jakby trwały bardzo długo. Ja pamiętam, miałem taki moment w życiu swoim, razem z żoną i z innymi jechaliśmy samochodem, to był środek nocy, przez jedną miejscowość i kiedy z niej wyjeżdżaliśmy, ja zacząłem przyspieszać, kiedy zobaczyłem, że znak końca miasta jakby wystąpił i kiedy zacząłem przyspieszać w pewnym momencie, to był środek nocy, tam nie było żadnych lamp, niczego więcej poza moimi lampami w samochodzie nie było. Ja w pewnym momencie niedaleko od mojej maski zobaczyłem nagle jakiegoś człowieka na środku drogi idącego i kiedy ja nacisnąłem ze wszystkich sił na pedał hamulca, żeby jakoś wyhamować, to wiecie, te ułamki sekund, one jakby w takim spowolnieniu, ja po prostu patrzę, jak ten samochód porusza się powoli. Ja odbiłem maksymalnie w lewą stronę, żeby tego człowieka ominąć. On jakby odbił się od naszej szyby samochodu, tej bocznej. My zatrzymaliśmy się przy rowie. Ja wyszedłem z tego samochodu szybko zobaczyć, co z tym człowiekiem. On tylko otrzepał się, mówi, że wszystko jest w porządku, nic mi się nie stało. Miał słuchawki na uszach. Mówi, że nieco zboczył z tego wyznaczonego dla siebie kursu. Ale wiecie, te kilka sekund, od kiedy ja nacisnąłem hamulec,
Do tego momentu aż się zatrzymałem, nie wiem ile minęło, 4, 5, 6 sekund może, ale to wszystko przed moimi oczami jakby w takim wielkim, wielkim spowolnieniu, jakbym każdy jeden detal widział, jak on powoli odskakuje, choć to powoli nie było, to wszystko działo się szybciutko, ale dla mnie ten czas, on jakby w spowolnionym tempie był. I my przeczytaliśmy fragment Słowa Bożego, że naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kiedy przyprowadzili na Golgotę, oni powiesili Jego tam na tym krzyżu, przybili Go do tego krzyża o godzinie 3:00. Ale czytamy, że o godzinie 9:00 Jezus zawołał. Kiedy ja przeczytałem ten fragment Słowa Bożego, policzyłem szybko, 3:09 daje nam 6 godzin, kiedy Jezus, Zbawiciel nasz, On na tym krzyżu wisiał. Ja pomyślałem sobie o księdze proroka Izajasza, gdzie jest napisane o Jezusie, że niepodobny do człowieka był Jego wygląd. Oto czytamy, kiedy On wszedł tam, do tego pałacu arcykapłanów, kiedy później wydali na Niego wyrok baty, oni wzięli Jego i biczowali jeden bat za drugim, jeden bat za drugim, do tego momentu, do tego miejsca, aż zapewne całe plecy były zalane krwią. Później upletli koronę ściernia i włożyli Mu na Jego głowę. Te ciernie, one zaczęły wbijać się w Jego skroń i oto z tej skroni zaczęły spływać krew naszego Zbawiciela. Później my czytamy, że włożyli krzyż na Jego, aby On go niósł na Golgotę, przemierzając Jerozolimę, ale On zmęczony pod Jego ciężarem nie potrafił już. Oto wzięli Szymona Cyrenejczyka, żeby zaniósł Go tam i kiedy Jego postawili, przybili naszego Zbawiciela kolejnymi gwoździami, przybili jedną rękę, przybili drugą rękę i przybili Jego nogi i o godzinie 3:00 On zawisł do godziny 9:00 i wiecie, ja pomyślałem sobie, co odczuwali ci, którzy tam byli. Oto czytamy o tym, którzy przyszli, aby zobaczyć tą wielką egzekucję. Jego przyjaciele, ci, którzy z Nim na co dzień chodzili. Ja sobie myślę, kiedy oni zobaczyli Zbawiciela, kiedy On zawisł, kiedy patrzyli na Niego niepodobnego do tego wyglądu jak wcześniej. On już nie wyglądał tak, jak Jego znali, kiedy On przytulał się do Jego piersi, kiedy mógł z Nim porozmawiać, zadając pytanie: Panie, a któż Ciebie wyda? Oto już nie taki był wygląd naszego Zbawiciela. Na całym ciele pobicie, na całym ciele krew i On tak wisiał na tym krzyżu. I ja myślę sobie, każda jedna minuta dla tego, który tam był, ona zapewne wydłużała się. Ja myślę, to były najdłuższe godziny w ich życiu. Ja myślę, że to były najdłuższe minuty w ich życiu, kiedy oni patrzyli na Zbawiciela. Może myśleli sobie, niech zakończy już swój żywot, niech już umrze, niech już się nie męczy, niech już nie cierpi tak, jak my to oglądamy. Ale tam szła minuta za minutą, godzina za godziną i Chrystus, On tam na tym krzyżu cierpiał, bracie i siostro, za moje i za Twoje grzechy. Oto miłość Jego tam zaprowadziła. Oto było to 6 godzin, zapewne najdłuższe 6 godzin w historii świata, najdłuższe 6 godzin w historii ludzi, kiedy patrzyli na człowieka, który już do człowieka podobny nie był. I On tam wisiał za moje i za Twoje grzechy. I oto Słowo Boże mówi i podaje jedną myśl, dlaczego On to uczynił. Dlaczego Bóg Ojciec pozwolił na to, a dlaczego Jego Syn na to się zgodził, żeby pójść na Golgotę? Oto jest napisane, ze względu na miłość do swojego stworzenia, ze względu na miłość do ludzi, ze względu na miłość do tych, których powołał do życia. On widząc ich beznadzieję, On widząc ten stan, w jakim oni są, Bóg Ojciec zrozumiał, jest potrzeba posłać Syna swojego jednorodzonego, aby On umarł, aby przez tę Jego krew nastąpiło przebaczenie dla wszystkich, którzy powiedzą: Boże, przebacz. Oto miłość,
Miłość Zbawiciela, ona zaprowadziła go tam. Ja pamiętam, jak jeden z braci pojechał do Auschwitz-Birkenau, do Oświęcimia, do tego obozu koncentracyjnego. I tam, kiedy on mówi, że była wycieczka, jedna z osób opowiadała, co tam miało miejsce, kiedy Niemcy mordowali Żydów i innych w tym obozie. I on mówi, kiedy tak posłuchał tego wszystkiego, powiedział do drugiego, wiesz, wydaje mi się, że chyba troszkę za bardzo jakby barwnie opowiadają tę historię, chyba trochę przekoloryzowali to wszystko, a ten człowiek odpowiada jemu, jakby nie opowiadać o tym miejscu, jakby nie opowiadać o tych wydarzeniach, o tym, co tutaj się stało, tego przekoloryzować się nie da. Jakbyśmy bracia i siostry nie opowiadali o śmierci naszego Zbawiciela, w jakie słowa tego nie ubierali, tego, co tam miało miejsce, przekoloryzować się nie da. Największy ból, największe cierpienie, największa hańba, ale to, co było największe, to przyjęcie grzechu mojego i twojego na siebie, bo on szedł na Golgotę, oglądając mnie i ciebie, mój i twój stan dzisiejszego dnia w tym XXI wieku, aby dać dla mnie i dla ciebie możliwość pojednania się z Bogiem. I wiecie, ja w ostatnim czasie, kiedy byłem razem z Danielem na jednym z pogrzebów i kiedy przyglądaliśmy się temu zgromadzeniu, które tam miało miejsce, ja pomyślałem sobie, że dotychczas mam 30 lat, ja może mógłbym nawet na tej jednej ręce policzyć, na ilu pogrzebach łącznie byłem, a nie było ich za wiele. I kiedy tak o tym rozmyślałem, przychodzi do mojego serca myśl, od dzisiejszego dnia ty będziesz na pogrzebach częściej. I wiecie, kiedy ta myśl mi przyszła, ja zacząłem zastanawiać się, od Boga ona, czy nie od Boga, ode mnie, czy nie ode mnie. I ja postawiłem Bogu pytanie, Boże, jeśli to jest myśl od Ciebie, to powiedz mi, jaki jest cel tego, żeby być na zgromadzeniach pogrzebowych. I wtedy przypomina mi się fragment Słowa Bożego, gdzie jest napisane, oto lepiej iść do domu żałoby, niż do domu wesela, dlatego, że tam serce staje się lepsze. I ja bym chciał popracować nad sercem twoim. Wiecie, kiedy ta myśl mi przyszła, ja zadrżałem na tym pogrzebie i od tego krótkiego czasu ja w ciągu miesiąca byłem na 3 innych pogrzebach. I ja zacząłem zastanawiać się i rozumieć, kiedy Bóg posyła swoje słowo, to nie daremnie, ale po to, żeby wykonać pracę nad człowiekiem. I ja zrozumiałem, Boże, ty patrzysz na serce moje i mówisz, u ciebie jest potrzebna poprawa. Ty patrzysz na serce moje i mówisz, ja widzę tamte niedoskonałości. Ja chcę, żeby twoje serce stało się szlachetniejsze. Ja chcę, żeby twoje serce stało się doskonalsze. Dlatego ja zaprowadzę cię do domu żałoby, gdzie ty będziesz widział kres wszystkich ludzi, abyś zastanowił się nad sobą i nad życiem swoim, abyś mógł to życie prowadzić tak, jak mi się podoba. I wiecie, ja bym chciał jedno świadectwo odpowiedzieć, które chciałbym, żeby stało się główną myślą tej usługi. W ostatnim czasie, tydzień temu, mieliśmy w naszym zborze zgromadzenie Wieczerzy Pańskiej. I jak wiecie, nasze zbory praktykują umywanie nóg przed Wieczerzą Pańską. I kiedy ten czas nadszedł, kiedy nadszedł czas umywania nóg, jeden z braci usłużył do tego słowa, do tego czynu, usłużył tematycznie w temacie właśnie umywania nóg. Bracia, oni wzięli, nalali wody do mis, położyli wszędzie te prześcieradła i tak zaczęli po kolei ustawiać się z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony bracia, aby powoli podchodzić, aby umywać sobie nawzajem nogi. Zgodnie z tym, co w Jana jest napisane i te nasze zbory, do których my chodzimy, one dosłownie to praktykują. Ja ustawiłem się też w kolejkę, ściągnąłem swoje buty, ściągnąłem swoje skarpetki, podźwignąłem nieco swoje spodnie i czekałem, aż nastąpi ten moment, kiedy ja podejdę pod tą misę, jeden z braci będzie umywał mi nogi. I kiedy ja tam doszedłem, jeden z braci, on włożył jedną moją nogę do tej misy, obmył ją i wytarł. Później drugą nogę obmył ją i wytarł. I na końcu myśmy się przytulili i pobłogosławili siebie nawzajem. Ale kiedy on skończył, ja wziąłem, przepasałem się tym prześcieradłem i spoglądam, a przede mną stoi mój teściu.
ojciec od mojej żony. Ja zaprosiłem jego, żeby on podszedł. Ja wziąłem jedną jego nogę, zacząłem ją umywać. Ja zacząłem drugą nogę, zacząłem ją umywać. I kiedy ja mu ją umywałem, w moim sercu przyszła taka myśl: powiedz mu, że go kochasz. I kiedy ja skończyłem te umywanie nóg jemu, powstaliśmy razem, on przytulił mnie i ja powiedziałem: tato, chcę ci coś powiedzieć, ja kocham cię. Wiecie, myśmy razem się wzruszyli, kiedy przytuliliśmy się i kiedy ja mu powiedziałem te słowa, ale kiedy ja zacząłem odchodzić do ławki, mi przychodzi myśl i do mnie tam, kiedy ja szedłem, przemawia Bóg i zadaje mi jedno pytanie: a gdybyś umywał nogi innemu bratu, powiedz, czy mógłbyś powiedzieć takie same słowa? Wiecie, kiedy ja nad tą myślą się zastanowiłem, ona przeszyła moje serce. Ja pomyślałem sobie o niektórych i powiedziałem: Boże, ciężko mi było powiedzieć, kiedy umyłbym nogi innym ludziom, że ich kocham. I wtedy przychodzi mi druga myśl: widzisz, synu mój, jak mało miłujesz, a ja tych wszystkich ludzi umiłowałem. Wiecie, ja przyszedłem do ławki, ja płakałem tam, myśląc o miłości naszego Zbawiciela, a oto napisane jest, że owocem ducha jest miłość, oto napisane jest, że pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Bracia i siostro, to Zbawiciel nas, Jezus Chrystus, On przyszedł na tą ziemię, On poszedł na Golgotę ze względu na miłość do ciebie i do mnie, ale jest pytanie, czy ty miłujesz współbraci swoich, czy ty miłujesz współsiostry swoje, czy ty miłujesz tych, z którymi przebywasz, czy mógłbyś powiedzieć te słowa: kocham cię. Myśmy odśpiewali tą pieśń przed moją usługą i kiedy ktoś ją podał, moje serce zadrżało, ja znałem jej treść. Oto w refrenie tam jest: czy my pójdziemy tą samą drogą, którą pójdzie Zbawiciel, drogą miłości umiłowania drugich, drogą miłości umiłowania tych, którzy nas otaczają, nie tylko naszych przyjaciół, ale także naszych wrogów. I tam jeden z tych refrenów, jeden z tego słowa, ono mówi: czy mógłbyś wziąć swoich brzemienia na siebie? Ja przytuliłem sobie jeszcze jedno świadectwo, którym chciałbym się na koniec podzielić. Jeden z braci opowiadał, to było zgromadzenie młodzieżowe. Młodzież zgromadziła się w pewnej liczbie. Oni przyszli, zaczęli ze sobą rozmawiać. Oni zaczęli ze sobą mieć wspólny czas. Oni zaczęli śpiewać pieśni, dzielić się kazaniami. Ale kiedy doszło do końca tego zgromadzenia, jeden z ludzi, którzy tam byli, podnosi się, wstaje i mówi: ja bym chciał prosić, żebyście pomodlili się za mną, dlatego że u mnie jest zły stan duchowy, coś się w moim życiu stało, także ja już nie mam tej gorliwości, którą miałem na początku. Ja proszę was, pomódźcie się za mną. Ale na tym zgromadzeniu tam młodzieżowym był jeden brat, który razem z tym człowiekiem, oni nie za bardzo mieli ze sobą kontakty. Ten człowiek, który poprosił o modlitwę za sobą, on nie jeden raz na niego źle mówił, on nie jeden raz go obmawiał, nie jeden raz na jego temat plotkował i ten brat doskonale o tym wiedział. I dzisiejszego, i tego dnia, kiedy oni byli na tym młodzieżowym spotkaniu, ten człowiek, który na swój temat słyszał tak wiele z ust jego, wiele obmowy, wiele szyderstwa i wiele złych rzeczy, on słyszy, jak tamten prosi o modlitwę za sobą, jak tamten prosi, żeby podnieść go na rękach modlitwy ku Bogu, aby on mógł jakoś zmienić swoje życie. I kiedy on tak o tym rozmyślał, w pewnym momencie przychodzi myśl do jego serca: 3 dni postu i 3 dni modlitwy w jego sprawie. On w tym momencie, kiedy tą myśl usłyszał, kiedy to przyszło do jego serca, mówi: Boże, ja nawet za sobą jeszcze nigdy nie pościłem 3 dni, ja nawet za sobą nigdy nie modliłem się tak długo, a ty mówisz mi, żebym ja pościł i modlił się za wrogiem swoim, żebym ja modlił się i pościł za tym, który tak wiele na mój temat złego mówił, tak wiele na mój temat niewłaściwych słów mówił, ale jeśli to jest twoje słowo, ja chcę się tego posłuchać. On mówi, przypomina mu się fragment Słowa Bożego, gdzie jest napisane w jednym z psalmów: choć oni obmawiali mnie, to ja zadręczałem się postem i modlitwą, chociaż oni o
tym nie wiedzieli. On mówi, jak on wszedł w ten post i w modlitwę, on skłonił swoje kolano, on każdego jednego dnia przynosił tego człowieka przed oblicze Boże. I wiecie, kiedy ja wspominam tą historię, ja nieraz zadaję dla siebie pytanie, czy we mnie jest taka gorliwość, czy we mnie jest taka postawa, że ja nawet za wrogiem swoim mógłbym wejść w post i w modlitwę, aby przynieść go przed oblicze Boże, aby jego stan się zmienił. Bracia i siostry, pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. To za mnie i za ciebie Zbawiciel 6 godzin wisiał na tym krzyżu golgockim, a my nieraz nie jesteśmy w stanie nawet podnieść głosu modlitwy za wrogami swoimi. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć do nich pomocnej dłoni swojej, ale odwracamy się od nich obliczem, a zwracamy się do nich plecami. Ale bracia i siostry, ja bym chciał, żebyśmy my dzisiejszego dnia zastanowili się nad tym słowem, abyśmy byli jak Maria, o której jest napisane, że ona zachowała to słowo w sercu swoim i rozważała je. I dlatego chciałbym dzisiejszego dnia zadać pytanie sercu twojemu, czy ty masz tą miłość do tych, którzy ciebie otaczają, do swojego męża, do swojej żony, do swoich dzieci, do tych, którzy są w pracy twojej, do braci, do sióstr Boże, a nawet i do twoich wrogów, dlatego, że jest napisane, jeszcze raz podkreślę, pozostaje teraz wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Bracia i siostry, ja zrozumiałem jedną rzecz, kiedy Bóg do mnie przemówił, jak ja mało miłuję, i dlatego On powiedział, ja chcę popracować nad sercem twoim, ja chcę popracować nad wnętrzem twoim, abyś ty mógł pójść moją drogą i abyś miłował innych, jak ja ich umiłowałem, i abyś tą miłość rozlewał na nich. I chciałbym skłonić bracia i siostry kolana razem z wami, abyśmy my swoje życie przynieśli przed oblicze Boże, aby On mógł przepatrzyć nas i napełnić nas tą miłością do tych, którzy nas otaczają. Amen.